Witam serdecznie z tej strony Mimbaj. Dziś mamy zajebisty dzień, czwartek, dzień paczek. Reset sezonu chyba też. Czekajcie, zerknę. Czy mi się zresetował ten sezon? Tak, zresetował się. Dostałem nagrody. Nic tutaj nie ma, wszystko wyczyszczone. Dobrze. Dobrze, dobrze, jest reset. I jeśli chodzi o eventy, to mam tutaj jeden warty uwagi. Jest to ten. Możecie dostać szansę na wylosowanie kolesia z 11 tygodnia, ale to jest warty uwagi, bo 11 tygodnia jest zajebista. Tak z góry na szybkości popatrzyłem. Tych nie wykonywałem, bo to jest 50 końców, takie tam, no dobra, to nieważne jest, ale doszło trzech zawodników, jeśli chodzi o... Nagrody jeszcze, poczekajcie chwilę. Wszystko zgarne, treningi są. I dostaliśmy tutaj nagrody dla Football Pointsy. Trzech gości. O jest, gdzie ja pochodzę? I tutaj z tych gości jest tak. Percassi, Antonio. Chyba to jest Lucas Percassi. I Lacopino, albo i Jacopino. Mam 8000, coś z tego wezmę. Zapomniałem o kolu, że się pojawił. I teraz takie pytanie. Napiszcie mi w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć tutaj. Tylko powiem tak, na kola to chyba raczej miejsca nie znajdę, bo to Johan Cruyff tam gra. I ciężko mi będzie tam go wbić. Bo jak go wbiję z Johanem Cruyffem w ataku, to mi troszkę będzie brakować gościa, który potrafi zagrać z głowy. To też potrafi, ale to bardziej mi chodzi o wzrost, bardziej takie dogrywanie piłek. I to jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Kolor się odpada. Dobra, ocenimy sobie tych Percassi najpierw. Antonio Percassi z Atalanty, 74-75. Obecnie to jest bodajże prezes jakiejś firmy kosmetycznej. Na swoim koncie ma ponad milion dolarów. Znaczy miliard dolarów, czy milion? Miliard dolarów chyba ma. Coś tam ostatnio był nawet w Forbesie. Antonio Percassi. Jakąś firmę kosmetyczną, no nieważne. Jako obrońca, no jest zajebisty, jest wybitny, także tutaj ciężko mu cokolwiek zarzucić. Tylko, że no minus jest taki, że atrybuty. Atrybuty, no nie będą odpowiadać atrybutom topowych obrońców obecnie, ale jeśli chodzi o skille, no to są wybitne. I jeśli chcielibyście nim grać, no ja na pewno będę grał, mi to nie przeszkadza jakoś specjalnie, ale no mówię, musicie zwrócić uwagę na atrybuty, bo te atrybuty nie będą na takim wysokim poziomie jak innych chłopaków w stopu, no ale jest bardzo dobrym obrońcą. Nie jest to legenda, taka super, super, ale ja bym nim grał. 1,78 m wzrostu, przyspieszenie 6,4, szybkość 6,1. No, nie jest to wszystko za wysokie, ale jest warte uwagi. 21. Tutaj Lucas Percassi chyba? Lucas. Też Atalanta. Jest to syn Antonio. I syn ma to do siebie, że ma idealne takie... Jeśli chodzi o skille na środkowego obrońcę, a na prawej obronie gra i też jest wybitnym prawym obrońcą, z tego co widzę, jeśli chodzi o skille. Tylko lofted pass, tylko te właśnie atrybuty nie są na najwyższym poziomie. Tylko... No właśnie, tylko. 7-4 speeda teraz. To jest okej, prawy obrońca. Nawet na środku obrony też może zagrać. Ale czy będzie konkurował z tymi topowymi? No raczej nie, ale... Jak nie dbacie o to, tak jak ja, no to śmiało go można próbować. I Jacopino. No widzę, że będzie super zawodnikiem na pozycji środkowego AMF-a z Monzy. Strzały, podania. Także na środek AMF-a będzie super pomysłem. Jeśli sobie po prostu atrybujecie, na atrybuty będziecie patrzeć przymrużeniem oka, to bardzo dobrze wam się sprawdzi. No, bardzo dobrze wygląda. Tylko mówię, oni odjeżdżają atrybutami po prostu, ale jeśli chodzi o same skille, no to są naprawdę dobrzy zawodnicy.
Ja coś z tego będę losował, znaczy losował. Coś z tego chciałbym wziąć. Filippo Inzaghi? No też fajne. Coś z tego chciałbym wziąć, ale się waham. Kan? Kan. No Kan jest bardzo dobrym lekarzem. Się waham. Chciałbym wziąć na przykład albo perkasji ojca, albo perkasji syna. Znaczy, to wiadomo, wszystkie bym chciał, ale teraz jest taki problem, że... no, że nie znajdę w górnym składzie, na przykład dla Kola miejsca, dla Filippo Inzaghiego też nie znajdę. Także powiedzcie mi może w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. Albo Kana, albo któregoś z perkasji. Tak. To no, na pewno sobie kupię, bo są to bardzo dobre trafy. Dla mnie przeszkadza, u mnie tak by grał w górnym składzie, bo u mnie ten skład nie jest za mocny. A jeszcze coś z tymi kontraktami miało być. Zaraz zobaczę jeszcze z kontraktami. Tutaj co, jakieś przedmioty się pojawiły? No drogie te przedmioty są. 25 klocków. Kto to będzie miał tyle? Dobra. Idziemy dalej. Skład mój pokazywałem wam. Z nowych gości w składzie pojawił się Diego Carlos. Zostałem wylosowany. Ciężko mi powiedzieć coś złego na temat tego kolesia, ani dobrego. Taki solidny obrońca. Taki naprawdę dobry obrońca. Nie wyróżnia się, ani nie jest jakiś... nie wyróżnia się pozytywnie. No, czy ostatnio strzelił mnie w sumie. W 90 minucie na 3-2 wygrał pojedynek główkowy i strzelił w ostatnich minutach bramkę. No to w tym się wyróżnił. I jeszcze pojawił się Wilson, zmiennik Ridera, ale to... Wilson ma to do siebie, że on fajnym jest pomocnikiem, tylko że on albo lewy AMF, albo LMF. Także to jest największy ból, że nie może na CMF-ie zagrać. Ale jako zmiennik całkiem sobie dobrze radzi. Dobrze, no to teraz... No i to wszystko by było z tych zmian. Tak, Reader, Wilson i Diego Carlos się pojawił. On Onuahu się w ataku pojawił jako zmiennik Giroud, bo w ostatnich meczach pokazał, że godny jest zaufania i wygrał mi w sumie dwa mecze. Dobra, przejdźmy do tych najważniejszych paczek. Tutaj jest kiedy paczki. No już idą paczki. Nie, to tutaj jeszcze muszę wytrenować, ich nie wszyscy są wytrenowani. Dobra, zacznijmy od 11 tygodnia. A, tutaj mam losowanie, 11 tygodnia. Benzema dostał long range shooting, bardzo dobry skill, chociaż w jego wypadku nie za często będzie z niego korzystał, tak mi się wydaje. One touch pass u Millera, zajebiste. Interception, Diomande. No, wydaje mi się, że to... Tak jest, jak mój syn mówi. Także... Interception jest to must dla obrońcy. One touch pass, zajebiście, że to ma. Benzema... Nie wiem, czy chciałbym to mieć, czy nie, ale... No nie wiem, no może zostać. Dobra, przejdźmy do paczek sobie. Zacznijmy od Redmonda. Teoretycznie prawy pomocnik, tak? No i tam bym go widział na RMF-ie, na prawym AMF-ie, na RWF-ie też. Tylko co? Na prawym SS-ie? Nie, na prawym SS-ie to już było za grubo. Ale jako ten prawy AMF, prawy pomocnik, prawy RWF sprawdzi się super. Balans wysoki, przyspieszenie zajebiste, speed może być. Uderzenie mocne. Rzutki na takim sobie poziomie. To jest dobry traf. Będzie się nie fajnie grało. Nie bym go trafił, bym u mnie grał na prawym AMF-ie. Tak.
Alby został w zespole. Zostałby w zespole. Dobry traf. Wijnaldum, CMF, box to box. I... I gdzie bym go widział? Na środku CMF-a. Może na środek AMF-a też. Ale może się przydać jako taki AMF środkowy, który wchodzi w pole karne i główkuje z wrzutek. To może być dobra opcja. Mimo to, że nie ma wzrostu do tego, ale ma jumping, ma główkowanie, walkę w powietrzu. Taki też interception ma. No, taki solidny obrońca, do wszystkiego obrońca. W sumie zawodnik do wszystkiego. Bardzo dobry traf. Tylko jak mówię, specyficzny dosyć. Ale jest wszędzie. Jako nawet partner dla Anchormana jakiegoś na DMF-ie. No w sumie AMF, CMF, DMF też może zagrać. Dobry traf też. Diamandę, ten obrońca to został interception. Wydaje mi się, że to taki mus i jest to bardzo dobry obrońca, chociaż... wszystkie atrybuty ma takie sobie, nie za wysokie. No atrybuty są takie sobie, skille ma fajne, ale to... to tyle. Solidny traf, ale nie najlepszy. Saint-Maximin. Prolific Winger. No to jest taki typowo skrzydłowy, no to raczej takich nie będę grał. Ale szybki jest, balans ma wysoki, to niektórym gościom może podejść. Bardzo dobry traf może być dla niektórych. Dobrze wygląda, ale to... Raczej dużo wiatru robi, ale... Z zagrywaniem dosyć... powiedziałbym średnio. Nie wiem, co mam o nim myśleć. Potrafi szybko biegać, dużo robić, ale... Ani podać, ani strzelić. Taki se. Najsłabszy chyba z tych wszystkich kolesi dla mnie. Martinez, to wiadomo, ten bramkarz, co pokazał na Mistrzostwach Świata. White, fullback finisher. No i ten koleś już u mnie odpada, bo on nie ma na pinpoint crossing i dla mnie, chociaż ma wysokie atrybuty fizyczne, coś takiego jak Pavard, tylko Pavard ma jeszcze dodatkowo pinpoint crossing. Ale jako taki defensywny obrońca, którego nie oczekujecie, żeby go zagrał coś z przodu, no to dobrze będzie się nadawał, zajebiście. Ale taki raczej, który zostanie z tyłu. Do przodu raczej, no nie bardzo, bo tam nie ma co zrobić nawet z piłą. Nie nada się specjalnie. Ale jakoś zamknąć akcję, bo first time shoot ma. Z lewej strony ktoś dorzuca, no to tak. No ale on sam nic nie zrobi. Lofted pass na poziom 8-1. Coś tam wrzuci, ale to nie będzie jakaś wrzutka wybitna. Jest okej. Okay. Grealish. No i Grealish bym widział na prawym AMF-ie. To może się super nadać. Ball control, dribbling na poziomie 90. Szybkość, przyspieszenie. Weighted pass, one touch pass, strzały z dystansu. Całkiem dobry traf, celność słabszej nogi, wysoka. No to będzie fajny, on będzie fajnie grał. Na prawej MF-ie. Tam bym go widział. Miller, taki SS, AMF. Na środek myślę, główkowanie ma, także to Machty też może zamknąć. Wysoki offensive awareness na poziomie 93, szybki nie jest, przyspieszenie nie jest, bo nie potrzebuje jakoś specjalnie tego. Finishing 8-9 ma, strzał 7-9, siła. No i fajne skille ma jak na SS-a albo AMF-a. Ja grałbym nim chyba albo AMF środek, albo C, albo SS. On jest dobry. No słabsza noga, jeszcze wysoka celność. Naprawdę dobrze wygląda. Partner Lewandowskiego.
Dobrze, dobrze wygląda, bardzo dobrze wygląda. Benzema. Deep Lying Forward. Lubię ten playstyle. Taki jest troszkę niewidoczny, ale robi dużo miejsca. Ciekawostka. On nie trafił tutaj ze względu na wczorajszy mecz, który chłopaki grali na Camp Nou w El Clasico. I hat-tricka strzelił wczoraj. Ale to nie dlatego tutaj się znalazł. Jest to bardzo dobry napastnik, jeden z lepszych w grze i ciężko go przebić w czymkolwiek, bo dobry jest we wszystkim, w podaniach, w strzałach, w wykończeniu. No dobry jest. Dobry jest. Jako partner dla Anchormana albo w pewnym sytuacjach nawet on może pełnić rolę tego Anchormana tutaj. Bardzo dobry jest Benzema. Super. Super jest Benzema. Ciekawostkę miałem jeszcze powiedzieć. Hat-tricka strzelił na Camp Nou. Ostatni razem hat-tricka na Camp Nou zawodnik Realu strzelił chyba w 63. czy któryś tam Puskas, Ferenc Puskas. Ostatni raz hat-tricka zawodnik Realu zdobył tam w Camp Nou. I Benzema powtórzył to wczoraj. Super. Benzema super. No i teraz Lewandowski, jego konkurent. Że tak powiem, do miana korony strzelców, króla. Też jest bardzo dobry, też finisher na wysokim poziomie. Bardzo są do siebie podobni, tym bardziej, że teraz Lewandowski dostał deep lying forward zamiast goal poachera. Chyba patrzy się Konami na te ostatnie lata, bo właśnie średnio gra jak goal poacher Lewandowski. Już ten jego playstyle będzie bardziej zmierzał w stronę właśnie takiego statycznego zawodnika, nie goal poachera w ataku ze względu na wiek. Nie może grać już tak jako tak goal poacher cały czas, bo też szybkości wymaga i przyspieszenia goal poachera. A Lewandowski te atrybuty przyspieszenia i szybkości raczej będą mu spadać z wiekiem. Ale inne mogą być na wysokim poziomie, pozostać techniczne. No. Także to jest super. Też jest super traf. Nie chcę go porównywać z Benzemą, bo to są troszkę różni, troszkę tacy sami zawodnicy, ale to i to jest dobry traf. Raczej Lewandowski bliżej wykończenia, a Benzema bardziej rozegrania. Oboje są bardzo dobrzy. To jest ciężko ich porównywać. No i Tonali. Tonali jest wybitnym tutaj box to boxem, który potrafi zagrać krótkim podaniem, długim podaniem, dosyć agresywnym w obronie, wytrzymały, biega w tonie z powrotem, także to jest super traf. Ja nim bym grał, szczerze mówiąc, na prawym CMF-ie. Troszkę z przodu, troszkę z tyłu. Na prawym CMF-ie u mnie wysiadł jak bardzo dobrze. Słuchajcie, to jest summa summarum, to jest dobra paczka. To jest bardzo dobra paczka. Tylko losować. Bardzo dobra paczka. Dobra, przejdźmy teraz do legend. Legend Coppa e Football Italia. Ale tutaj chyba... A i tutaj macie jeszcze ten właśnie jeden traf z eventu. Także wykorzystajcie go, bo ja go nie wykorzystam, bo nie losuję z tych piłkarzy. Tylko będę z tych losował, jak coś już będę losował. Może dzisiaj zaraz wylosuję jednego. Dobra, sprawdźmy sobie, co tu jest najgorszego. Osimhen, Calhanoglu, Milinkovic, Dybala. To są typowo włoskie trafy, ale bardzo dobre. Zlatan nawet się pojawił. Wijnaldum. Nie wiem, ja już przestałem się jakoś patrzeć na overall, po prostu czerpię grę z przyjemności i tyle. Dobra, Ambrosini, DMF. Tylko musicie wziąć pod uwagę to, że no, Anchorman, ten będzie dobry. Nie wiem, jak on wbije się z atrybutami, bo skille ma wybitne na MFA i na tego, na DMFA. No, słabsza noga troszkę jest, celność słaba, ale skille ma wybitne. Jeśli by odjeżdżał od innych, no to tylko przez atrybuty.
Nie wiem, ile on będzie miał, nie, szczerze mówiąc nie sprawdzałem, ale jest to bardzo dobry DMF, jeśli chodzi o skille. 7-2 przyspieszenia, to już jest dużo. Te wszystkie defensywne statystyki, atrybuty, no to myślę, że dobiją się do 80 parę. To nie są topowe, ale jest to solidny. To jest solidny Anchorman. To jest bardzo dobry traf. Bardzo dobry. Filippo Inzaghi. Epic Time, znowu Filippo Inzaghi. No, jak Filippo. Goal Poacher. Za talenty tutaj jeszcze. No właśnie. 31 leveli do góry. Montaż pas. Jako zmiennik? Nie, u mnie by grał w głównym składzie. Tylko u mnie to miejsce jest już dla Krojofa zarezerwowane. Ale jak go traficie, no to, to będzie całkiem dobrze. Fajny zawodnik. W ogóle wszystkie legendy są fajne. No i tutaj Ivan Zamorano i Marcelo Salas. Jest to napad, chilijski napad. 98. 99. Lazio. Jeden grał w Interze, drugi grał w Lazio. Pamiętam ten duet z Mistrzostw Świata i bardzo dobrze grali chłopaki. Tak zapamiętałem im do dzisiaj. I tu jest taka ciekawostka, że Fox in the Box, Zamorano, 1,78 m wzrostu, a ma główkowanie, skilla do walki w powietrzu, montaż pass. Jest to bardzo dobry traf dla każdego w sumie. Jako zmiennik coś nawet do strzałów z dystansu ma. Jako zmiennik, jako partner dla targetmana jest naprawdę dobry. Fox in the Box i Salas. Salas był bardzo podobny do niego. Tylko, że Salas nie ma na przykład do umiejętności do gry w powietrzu, ale z kolei jest szybszy. Przyspieszenie 77, Zamorano ma przyspieszenie 60. Jest szybszy właśnie i... Ale też główkować potrafi. Bardzo fajni zawodnicy. Nie są... Nie, te legendy to nie są top, oprócz Ambrosiniego. Te legendy nie są top. Ale... Znaczy te legendy, nie wszystkie, nie? Zaraz pogadamy. To są bardzo dobre trafy. Ambrosini super. I Fabio Cannavaro, dla mnie jeden z lepszych obrońców w tej grze. Był? Co tu się stało? Panie Cannavaro, a gdzie interception? Szybkość, przyspieszenie, atrybuty defensywne dojadą na miejsce, ale mu Konami zabrało interception. To jest chyba ten jeszcze Cannavaro bez włosów, znaczy z włosami. To on nie wiedział jeszcze o interception. I to jest jego największy minus. Tu powinien być interception. Aż szkoda. Szkoda, że nie ma. Bo wszystko inne ma na super poziomie. No szkoda. Szkoda. Zaskoczył mnie troszkę Cannavaro. Ale chłopaki z Konami, ja to mogę sobie płakać, ale zrobili tutaj naprawdę dobrą robotę, bo on dopiero się rozwijał, Cannavaro, wtedy. To nie był wybitny obrońca. I zabrali mu interception. Ale to dobrze. To dobrze, bo on wtedy nie był tak dobry, jak później jak grał w Interze i w Realu Madryt. Chyba w Interze grał. Już nie pamiętam. Cannavaro. Tak mi się wydaje, że właśnie Inter. No i Cafu. Cafu, prawy obrońca, bardzo dobry, bardzo dobre wrzutki. Tylko, że minus jest taki, że on z tyłu tak sobie. Ale z przodu bardzo dobrze, bardzo ofensywny. Takie vis-a-vis troszkę Roberto Carlosa. No, super, super bym powiedział. Stamina 90 teraz, biega w tym z powrotem. Bardzo dobry. Czy topowy? Chyba może być nawet stopu, bo atrybuty też dojadą we właściwe miejsce.
Tylko, że nie zagra z tyłu tak dobrze, jak niektórzy obrońcy. No ale to u mnie by znalazł na pewno miejsce w głównym składzie. Słuchajcie, te są trafy, jeśli chodzi o legendę. Ambrosini chyba najlepszy. Troszkę zawód po Fabio Cannavaro, ale to za czasem Napoli. No i Cafu. Ambrosini i Cafu. To są dwa takie trafy, które warte są uwagi. I cała reszta też, ale to pewnie u was nie znajdą miejsca w głównym składzie. Możecie tam Cannavaro wbijać, no ale interception gdzieś tylko tam wyklucza stopu. Brak interception. Tak, no to jeszcze raz sobie wylosujemy. Synek, chodź wciśnij, dawaj. Wciśnij guzik, chodź. Wylosuj tacie tutaj Ambrosiniego albo Cafu. Dawaj, wciskaj. Ten player? No chcę, ale chcę tego Ambrosiniego. Widzisz, Ambrosini? Się nazywa zawodnik? Ale będzie trudno go wylosować, to ciśnij na ten player. Nie, ten player z nie, bo nie ma tyle pieniędzy. Dawaj, jednego tutaj. Losujemy. No. Uwaga. Myślisz, że się uda? Aj, no niestety. Ale trzy gwiazdki też są w porządku. Kogo my tu mamy? Lobotka z Napoli. Napoli teraz na sprincie leci w tym sezonie. Zobaczmy go. Double touch, true passing, weighted pass, low lofted pass. O, dwie nogi w sumie ma. Jako taki środkowy DMF. Albo środkowy CMF. Będzie w porządku. Niezły. Nie, raczej środkowy CMF. Na DMF-a jako partner dla Anchormana. Ale czy ja chciałbym nim grać? Czy kiedykolwiek nim bym zagrał? No właśnie myślę, no. Chyba. Nie, no nie wygląda źle. No. Na środek CMF, ale ja środkowym CMF-em właśnie nie gram. Tylko gram prawym albo lewym i to jest największy minus. Ale jak ktoś gra z was z środkowym CMF-em, no to można śmiało go sobie zatrzymać. Dobra, to by było na tyle. Wesołych świąt i... No i co? No i Merry Christmas, nie? Na razie, trzymajcie się.